Polskie koleje państwowe idą z duchem czasu. Skończyło się ręczne wypisywanie biletów w pociągach. Teraz bilety są drukowane na niewielkich terminalach mobilnych, tak zwanych mini-laptopach. Konduktorzy idą do pracy z takimi właśnie urządzeniami. Ełccy kolejarze mają ich ponad 20. Ze szlaków kolejowych znikają kolejne kasy, dlatego wprowadzenie takiego udogodnienia było konieczne. Do biletu kupionego u konduktora nie trzeba dopłacać, pod warunkiem, że pasażer wsiada na stacji, na której nie ma czynnej kasy. Jeżeli takowa jest, nadal do ceny biletu trzeba doliczyć 5 zł. Gdy wsiada do pociągu około 20-30 osób, wypisanie tylu biletów było nigdy niewykonalne. Część osób po prostu jechała bez biletu, bo kierownik pociągu nie mógł wszystkich odprawić. Obecnie, jeżeli jadą z obsługi dwie osoby, mając takie terminale, to 20 osób zostaje odprawionych około 10 minut. Wkrótce za bilet będzie też można zapłacić kartą płatniczą. Opóźnia się sprawa herbu powiatu ełckiego. Nowy znak powiatu przedstawia stary herb Prus Książęcych, nadany przez Zygmunta I Starego w 1525 roku i nawiązuje do historycznego herbu Ełku. Autorem zwycięskiej propozycji jest Paweł Mielewczyk z Poznania. Konkurs został już dawno rozstrzygnięty, ale sprawę wstrzymuje Komisja Heraldyczna w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak się okazało, zaległości w tej komisji liczą obecnie kilkaset spraw. Władze powiatu liczą jednak na to, że herb uda się uchwalić jeszcze w tej kadencji. Strażacy, kiedy nie jeżdżą na akcje, poprawiają swoje umiejętności. Tym razem ćwiczyli działanie podczas akcji Bez ognia. Scenariusz ćwiczeń zakładał wybuch acetylenu podczas prac prowadzonych na dachu parowozowni. Wybuch zdmuchnął z dachu dwie z trzech pracujących tam osób. Jedna z nich spadła między osie wagonów, druga przeleciała w powietrzu kilkanaście metrów i wpadła do terenowego zagłębienia. Ratownicy musieli dotrzeć do poszkodowanych, opatrzyć ich rany i ewakuować z miejsca wypadku. Te zadania, które stoją przed nami do wykonania, są różne. Gros tych zadań na dzień dzisiejszy to jest ratowanie, zabezpieczenie zdrowia i życia w sytuacjach zdarzeń wypadkowych. W ćwiczeniach brała też udział grupa ratownictwa wysokościowego z ełckiej jednostki. Ich zadaniem była ewakuacja z dachu trzeciego rannego za pomocą technik wysokościowych, w tym przypadku tak zwanej kolejki. Tego typu ćwiczenia straż przeprowadza co miesiąc.